Tak, dobrze. No to już zaczynam. Dzisiejszym tematem jest greenwashing i moim zdaniem jest to jeden z najtrudniejszych tematów w naszym cyklu, bo to jest taki temat, do którego można podejść z różnych stron i trochę nie wiadomo, co z nim tak w ostateczności robić. Ale zacznę od terminologii. Greenwashingiem nazywamy marketing ekologiczny, w którym są wykorzystywane metody zielonego PR-u. I celem, co jest najważniejsze, jest przekonanie klientów w tym, że usługa czy towar jest ekologiczny. Wpływa to na to, że klienci zaczynają tak spokojnie albo z większą przychylnością odnosić się do oferowanych produktów, a wizerunek firma wygląda jako firma ekologiczna, co nie jest prawdą. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich inicjatyw firm i produktów ekologicznych, ale właśnie w tym, żeby się pojawił greenwashing, no to musi być ten element takiego właśnie ściemniania, wprowadzania klientów w błąd. Same zjawisko obserwujemy od w zasadzie lat 60., kiedy zaczyna wzrastać świadomość ludzi, jeśli chodzi o ekologię. Pojawiają się ruchy ekologiczne i też firmy bardzo szybko zaczynają rozumieć, że zielony wizerunek, takie właśnie promowanie towarów albo usług jako ekologicznych wpływa na to, że ludzie chcą kupować te produkty i czują do tych firm większe zaufanie. W latach 70. To zjawisko się rozrasta i na przykład pojawiają się takie kompanie, które opowiadają o firmach jako, głównie w Stanach, jako właśnie zielonych, ekologicznych, ale też pojawia się problem, o którym zaczynają mówić głośno aktywiści i badacze, że na przykład na same kampanie reklamowe jest wydawane wiele więcej pieniędzy niż na przykład na jakieś badania, które mają faktycznie zrobić te produkty bardziej ekologicznymi, które też są prowadzone przez te firmy. I często ilość tych pieniędzy właśnie wydawanych na marketing w stosunku do ilości pieniędzy wydawanych faktycznie na to, żeby zrobić produkty ekologicznymi, jest po prostu no, przewyższa tę ilość pieniędzy wydawanych na marketing w dziesiątki raz te inwestycje w faktyczną ekologiczność. Na przykład w latach 80. w Stanach firma produkująca ropę naftową Chevron zrobiła taką kampanię reklamową, że oni są ekologiczni i przeprowadzono badanie, które wskazały, że o 80. Nie o 80, tylko no, w dużym stopniu wzrosło chyba 70% zaufanie ludzi do tej firmy właśnie produkującej ropę naftową. W 1986 roku Jay Westfield, taki aktywista i badacz, wprowadza termin greenwashing, który znamy teraz. I on w swoim tekście opisującym to zjawisko opisuje na przykład taką znaną nam wszystkim praktykę stosowaną przez hotele, które zawieszają w pokojach plakaty z prośbą o ponowne używanie ręczników. I to motywują właśnie swoją ekologicznością i dbaniem o środowisko. I właśnie Westerbild zwraca uwagę na to, że ta praktyka jest motywowana nie tym, że firma dba o ekologię, tylko tym, że dba o wzrost swoich zysków i po prostu nie chce wydawać pieniędzy na jakieś czynności, które nie są do końca potrzebne, na przykład właśnie dodatkowe pranie ręczników. Czyli ten fakt, że faktycznie może jakoś tam to ponowne użycie ręcznika
pomóc lepiej wpłynąć na sytuację ekologiczną, powiedzmy w dużej skali, jest po prostu faktorem takim drugorzędnym w stosunku do tego, że firma, która się właśnie w taki sposób promuje, dba jednak o wiele bardziej o swój zysk i po prostu o swoje przychody niż faktycznie o ekologię. Też mniej więcej właśnie w latach 80-tych, 90-tych pojawiają się, ludzie zaczynają zwracać coraz bardziej uwagę na właśnie takie praktyki greenwashingowe. I na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich w Norwegii zwrócił uwagę na to, że firma samochodowa promowała swoje samochody jako ekologiczne, co w zasadzie nie może być prawdą, ponieważ żaden samochód nie może być ekologiczny, nie może wpływać w dobry sposób na środowisko. I na przykład zaczęto tropić takie właśnie nadużycia i zakazano w Norwegii promować samochody jako ekologiczne. Ale dalej, jak wiemy, jest bardzo dużo, właśnie dużo takich praktyk i jest bardzo ciężko wypracować prawo, które by mogło jakoś tak definitywnie zakazać używanie tych terminów, więc bardzo często te praktyki są do tej pory stosowane, co więcej, one z roku na rok wzrastają. Teraz już przejdziemy do prac z naszej kolekcji, z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING. I też od razu na starcie chciałabym zwrócić uwagę, że wybrałam takie prace, które w trzy sposoby podchodzą do tematu greenwashingu. Tutaj akurat widzimy pracę Łukasza Surowca Dar dla Boga, który jest przykładem takich prac, które bardziej pokazują właśnie istnienie jakichś absurdów w systemie, niekoniecznie dotyczących ekologii, ale w systemie właśnie ekonomicznym albo w świecie sztuki. I próbuję w jakiś taki bardzo zwięzły sposób i konkretny pokazać, zilustrować te problemy i te hipokryzje, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, że żaden system nie działa perfekcyjnie, nawet taki, który jak na przykład świat sztuki promuje się w dużym stopniu w taki sposób właśnie jako przestrzeń bardzo otwarta, eksperymentalna. Ta praca polegała na tym, że w 2012 roku Surowiec został zaproszony na festiwal sztuki publicznej w Sopocie, którego hasło było Kurort, i on zaproponował organizatorom, że zaprosi po prostu bezdomne osoby, które spędzą w Sopocie albo w Trójmieście wakacje. I organizatorzy na to się nie zgodzili. Po czym Surowiec po prostu kupił za pieniądze, które dostał na wykonanie tego dzieła, kupił sztabkę złota i to złoto wyrzucił rozrzucił po plaży w Sopocie, żeby podkreślić też takie nastawienie świata sztuki bardziej do produkowania obiektów i jakichś takich prac, które nawet mają być wyprodukowane na siłę, niż na przykład na dbanie o społeczny aspekt swoich działań, które Surowiec chciał zradykalizować, no bo sztuka w świecie sztuki, tak jak już omawialiśmy to nieraz, bardzo dużo uwagi i tematów się poświęca na to, żeby właśnie dbać o relacje, o wizerunek społeczny, ale z kolei jak artysta proponuje jakiś taki prosty gest, na przykład właśnie zaproszenia bezdomnych, żeby spędzili wakacje nad morzem w ramach festiwalu, no to już to według organizatorów było znane za jakieś takie przekroczenie i nie byli do tego przychylni. Więc tutaj też jest praca, taka ikoniczna praca Hansa Hake, która była stworzona podczas, kiedy w 1970 roku artysta został zaproszony na wystawę w Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, taką przeglądową wystawę młodych artystów. I on zaproponował organizatorom, że stworzy po prostu taką sytuację głosowania, że ludzie, którzy będą przychodzić na wystawę, będą odpowiadać tak czy nie na postawione przez artystę pytanie. Organizatorzy się na to zgodzili, ale artysta do końca
do ostatniej chwili nie przedstawił właśnie pytanie, które ma zadać publiczności i wywiesił to pytanie dopiero przed samym wernisażem, więc już one nie mogą być w żaden sposób zdjęte, nie mogą, organizatorzy nie mogli ingerować w to. Pytanie brzmiało tak. Czy fakt, że gubernator Rockefeller nie potępił polityki prezydenta Nixona wobec Indochin byłby powodem, dla którego nie zagłosujesz na niego w listopadzie? I pod koniec wernisażu w urnie tak było dwa razy więcej odpowiedzi niż odpowiedzi nie, co wskazywałoby na to, że faktycznie ludzie po tym, odpowiadając na to pytanie, nie będą chcieli głosować w nadchodzących wyborach na gubernatora Rockefellera. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Rockefeller właśnie był w tym czasie głównym donorem i też członkiem zarządu Muzeum Sztuki Współczesnej i bardziej niż nakłonienie ludzi na nie, głosowanie na niego albo czegoś takiego, artyście chodziło o to, żeby pokazać związek instytucji sztuki z tak bezpośrednio z polityką i politykami i tak trochę zdemaskować ten świat sztuki, który właśnie czasem się wydaje taki totalnie wycięty z przestrzeni społecznej, jakiejś takiej właśnie ekonomicznej, korporacyjnej, właśnie poprzez podkreślenie tego faktu, że politycy mają bardzo, bardzo, politycy, a też jeśli chodzi o Stany, to najczęściej właśnie tymi politykami stają się najbardziej zamożne osoby, mają ogromny wpływ na politykę instytucji. Całe to zjawisko, które zapoczątkował Hans Hacke, było nazwane krytyką instytucjonalną i później artyści coraz więcej zaczynają jakby analizować świat sztuki, systemy sztuki i tak wchodzić pod skórę instytucjom właśnie i różnym galeriom i zadawać pytania na temat tego, jak sztuka jest produkowana, jak jest pokazywana i co za tym stoi. To są dwie prace, które właśnie pokazują takie bardziej strategie tropienia absurdów, które są bardzo ważne, jeśli mówimy właśnie o myśleniu ekologicznym i o problemach ekologicznych i też o greenwashingu, dlatego że po prostu moim zdaniem pokazują, że sztuka jest takim polem, w którym właśnie można bardzo mocno pokazywać tą przewrotność znaczeń i też właśnie taką komplikację, skomplikowaną strukturę różnych relacji społecznych. Druga grupa prac, które wybrałam, odnoszą się do samego faktu istnienia korporacji i tego, jak korporacje wpływają na otaczający świat, na naszą sytuację społeczno-ekonomiczną. Może w mniejszym stopniu są to prace o ekologii, ale myślę, że ta grupa jest też bardzo ważna, dlatego że właśnie w mniej więcej od tych lat 70. i do dzisiaj dość spora grupa artystów i artystek poświęcają uwagę tym właśnie korporacjom i mechanizmom działania rynku i gospodarki. I to nie jest po prostu tam tylko taki trend albo jakaś taka, nie wiem, chęć właśnie wytropienia jakichś złych praktyk, tylko tak jak już próbowałam zasugerować, jest to związane z całą taką dużą i długą tradycją zadawania pytań i takiej krytyczności w świecie sztuki. Tutaj przykład, wcześniej był przykład akurat takich powiązań sztuki i biznesu, akurat może kontrowersyjnych powiązań w Stanach, a tutaj jest przykład z Polski. To jest obraz Wilhelma Sesnala z 2000 roku, na którym artysta namalował logo firmy Bayer. Historia tego obrazu jest taka, że artysta został zaproszony przez firmę Bayer do stworzenia wystawy w ich siedzibie, która się mieściła wówczas na obrzeżu Warszawy, ale zostały mu zaproponowane bardzo niekorzystne warunki i w ostateczności po długich negocjacjach Sesnel zrezygnował z
z tej wystawy, ale stworzył właśnie taki ironiczny komentarz do całej zaistniałej sytuacji. Czyli jak to w stylu Cezanne namalował po prostu taki dość minimalistyczny obraz, który wygląda jak negatyw fotograficzny. Na zdjęciu widzimy rzekę i autostradę, która jest położona nad tą rzeką. Autostradę możemy traktować jako taki symbol zachodniej cywilizacji, takiego zachodniego kapitalizmu, którym właśnie takim symbolem też w ówczesnych latach mogła być taka duża korporacja, która akurat miała siedzibę w Polsce, czyli Bayer. Zwykle ten obraz jest odczytywany właśnie w taki ironiczny sposób, ponieważ ta autostrada przypomina nam taką architekturę totalitarną, totalnie nieprzychylną człowiekowi i bardziej właśnie w przypadku korporacji chciał artysta podkreślić takie nastawienie na zysk i oderwanie od takich właśnie bardziej struktur społecznych, nastawienia na taki kapitalistyczny egoizm nie branie pod uwagę właśnie potrzeb ludzi i jakichś takich demokratycznych sposobów rozwiązywania problemów i sporów. Kolejną taką ikoniczną pracą dotyczącą działania korporacji w Polsce jest praca Arbeit Disziplin Rafała Jakubowicza. Na pracy składa się wideo i też zdjęcia, które artysta zrobił pod Poznaniem w Antoninku, gdzie działała fabryka Volkswagena. Widzimy, tak jak tutaj widać na zdjęciu, to jest bardzo prosta kompozycja. Widzimy wieżę z dużym logotypem Volkswagena i tam to jest budynek fabryki i jest on otoczony murem z drutem kolczastym. Na wideo jest jeszcze, wideo jest też stworzone w bardzo prosty sposób. Artysta po prostu postawił kamerę i nagrał ten sam pejzaż, tylko jeszcze ze strażnikiem, który chodzi, umundurowanym strażnikiem, który chodzi tam z powrotem i pilnuje przestrzeni tej fabryki. Bardzo, kiedy patrzymy na tę pracę, to nasuwają się bardzo proste skojarzenia z obozem koncentracyjnym albo obozem pracy. I artysta próbował zwrócić w tej pracy uwagę na dwa aspekty. Pierwsze to jest to, że po wydarzeniach dwudziestowiecznych już tak bardzo mamy skonstruowane jakby nasze spojrzenie i nasze interpretacje świata, że bardzo ciężko jest się pozbyć właśnie tych skojarzeń z obozem koncentracyjnym, kiedy widzimy coś zupełnie innego, fabrykę samochodów de facto. A z drugiej strony chciał zwrócić uwagę na to, że mechanizmy władzy i dominacji działają bardzo podobnie i faktycznie ta architektura, która właśnie reprezentuje sobą władzę, i która właśnie wykorzystuje na przykład pracę innych ludzi, wygląda bardzo podobnie. Więc tutaj się od razu nasuwa skojarzenie z fabryką fabryki samochodów z dwudziestowieczną fabryką śmierci, którą były obozy koncentracyjne. Taka bardzo radykalna praca, chociaż warto zwrócić uwagę na to, że artysta w ogóle nie ingerował w treść. On po prostu zrobił zdjęcia i zrobił nagrania właśnie tego strażnika chodzącego po terenie fabryki, ale na tyle ten przekaz był mocny i klarowny, że władze Volkswagena wpłynęły na to, żeby ta praca nie była pokazana na wystawie, do której ona była stworzona w poznańskim Arsenale. Do dzisiaj w zasadzie artyści zwracają się do tematu funkcjonowania fabryk i funkcjonowania różnych dużych korporacji, szczególnie właśnie w Polsce, bo myślę, że Polska jest takim bardzo, jeśli chodzi o Europę, to też bardzo ciekawym miejscem, do którego po
W rozpadzie PRL-u napłynęło bardzo dużo różnych korporacji, firm, które szukały tutaj taniej siły roboczej i przestrzeni do wybudowania dużych hal, fabryk. Więc tutaj akurat mamy, jeśli chodzi o korporacje i o produkcję dóbr, to mamy taką dużą przestrzeń do analizowania. Tutaj pokazuję Wam jedno zdjęcie z pracy, która takiej multimedialnej, obszernej pracy Tytusa Szabelskiego, który w 2018 roku zatrudnił się na chwilę w fabryce Amazonu. Jego celem było zbadanie od środka tego, jak działa jedna z największych na świecie firm. Jak to jest zorganizowane, jak wygląda praca właśnie w tej firmie. Bardzo ciężko jest przedstawić tę pracę, jakoś tak donieść, na czym ona polega, ponieważ to jest, Tytus zebrał bardzo, bardzo dużo różnych materiałów. On zrobił zdjęcia, takie jak to, które widzimy po prostu takich hal Amazonu, ale też w zasadzie do dzisiaj zbiera różne przykłady związane z tym, jak działają na przykład związki zawodowe w Amazonie, rozmawia z ludźmi zatrudnionymi w tych firmach, śledzi bardzo dyskusje na temat właśnie praw pracowniczych, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest cała strona zaprojektowana przez Tytusa pod tą samą nazwą co praca, na której jest bardzo, bardzo dużo różnych materiałów i źródeł, z których można czerpać, aby się dowiedzieć więcej na temat samej firmy. Ale jeśli chodzi o taki walor artystyczny, to Tytusowi chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać, żeby stworzyć taką metaforę działania współczesnego świata, ponieważ Amazon działa w taki sposób, że jest to sklep internetowy, który wygląda, jakby, z którego ludzie korzystają w taki sposób, że po prostu klikają na ekranie różne przedmioty, które chcą zakupić. A z kolei ta cała ogromna infrastruktura i takie prawdziwe życie tej firmy odbywa się właśnie w halach, w których nie ma okien, nie ma tam dostępu i w zasadzie jest bardzo ciężko się dowiedzieć, co tam się dzieje. I dla Tytusa to jest taka ogólnie metafora tego, jak funkcjonuje współczesny świat i w tym, jak funkcjonują te największe biznesy, największe firmy i korporacje na świecie. Kolejna praca to jest praca Władimira Nikolicza, artysty, który reprezentował w tym roku Serbię na Biennale w Wenecji. I tutaj już wchodzimy bardziej właśnie w takie przykłady prac, które pokazują właśnie relacje korporacji z ekologią. To jest taka trzecia grupa prac, którymi chciałam zilustrować temat greenwashingu. Akurat praca Władimira Nikolicza ma bardzo prosty wygląd. Właśnie na nią składają się zdjęcia lasu, zaśnieżonego lasu, które są pokazywane przez przewijanie slajdów na projektorze w taki dość analogowy sposób. Jak tutaj widać, jest tam podstawiony mikrofon, więc jeszcze wydobywa się z tego projektoru taki mechaniczny dźwięk, co wprowadza jakieś takie poczucie wręcz medytacyjne, jak się ogląda tą pracę. Historia, która stoi za tą pracą, jest taka, że artysta chciał sfotografować serwery Facebooka, które są właśnie największa farma tych serwerów poza Stanami Zjednoczonymi znajduje się w szwedzkim miasteczkiem Luleå. I artysta pojechał tam, żeby sfotografować właśnie te farmy serwerów, które są zlokalizowane w lesie. Jak można się domyślić, dostępu on nie uzyskał do tych przestrzeni, gdzie faktycznie znajdują się te serwery, więc po prostu zrobił zdjęcia tego lasu otaczającego tą farmę serwerów Facebooka.
To jest taka też właśnie bardzo fajna metafora tego, jak w dzisiejszy sposób działają największe takie koncerny, firmy, korporacje, ponieważ jak patrzymy na te zdjęcia, no to w zasadzie one mogą powstać gdziekolwiek. Jest to po prostu taki najzwyklejszy zimowy las, ale wiemy, że gdzieś tam niedaleko za tymi drzewami znajduje się właśnie ta farma serwerów. Dlaczego jest ona problematyczna i dlaczego właśnie chciał artysta zwrócić na to uwagę? To dlatego, że internet, który nam się wydaje, że jest taki bardzo efemeryczny i że w zasadzie nie produkuje żadnych szkód, on działa za pomocą właśnie takich dużych serwerów, które muszą być co chwilę ochładzane. Dlatego one są umieszczane w takich miejscach, gdzie jest zimno. Czyli na przykład właśnie dlatego jest to ten szwedzki las, ponieważ te serwery potrzebują bardzo dużo zimnego powietrza, żeby się wychłodzić i żeby móc nieustannie działać. I też to jest taka znowuż metafora dzisiejszych czasów, ponieważ te wszystkie treści, które są umieszczane, akurat w tym przypadku chodzi o Facebook, bo to są serwery Facebooka, też się wydają takie ulotne, ale one fizycznie znajdują się właśnie w tych serwerach, które produkują bardzo dużo energii, wykorzystują bardzo dużo energii i też produkują ciepło i cały czas muszą właśnie być chłodzone. Kolejna praca, też dość podobna, posługująca się podobną logiką, to jest praca argentyńskiego artysty Sergio Vegi. Jest to film, który analizuje ideę istnienia raju i jakby przeciwstawia ją temu, że te miejscowości, które są w kulturze zachodniej postrzegane jako raj, takie właśnie lasy tropiczne, jakieś takie ciepłe regiony pierwotne, jeszcze nie zasiedlone przez ludzką cywilizację, w dzisiejszych czasach mają swoje bardzo brutalne realia, które są związane z ekologiczną, ekonomiczną i społeczną eksploatacją regionów, takich jak na przykład region Mato Grosso w Brazylii, gdzie powstała ta praca. To jest film, widzimy tylko kadr z filmu, więc ciężko sobie wyobrazić, jak cały film wygląda, ale ogólnie film przedstawia płonące lasy w Brazylii. Jest to teren, w którym międzynarodowe korporacje energetyczne, takie jak Enron albo Shell, robią, wycinają, jakby najpierw spalają las, a później go oczyszczają ziemię pod to, żeby zasadzić tam na przykład trzcinę cukrową, która właśnie w ironiczny sposób jest wykorzystywana później jako surowiec do produkowania alternatywnych paliw, zielonych biopaliw, ale nie jest brane pod uwagę to, albo ten fakt jest bardzo mocno ukrywany, bo te paliwa, które są produkowane, może faktycznie są zielone i są lepsze, ale sam wpływ tych korporacji na teren właśnie zasadzają te surowce niszczący i nieodwracalny w zasadzie nie tylko na naturę tych regionów, na życie ludzi i Wera chyba trochę przerywa połączenie, przynajmniej u mnie. Nie wiem, akurat ty. Tak, zawiesiło ją. Mnie jest tak samo. To napiszemy na czacie może, żeby Wera przeczytała. A ja słyszę was. O, może teraz już wrócił dźwięk, bo przez chwilkę było połączenie zawieszone, ale chyba już jesteś aktywna, dobra. Tak, jesteś lepiej? Lepiej. Chyba, że wiesz co, może byś wyłączyła kamerkę, bo wtedy my się skupiamy i tak na obrazie, a może będzie mniejsze ryzyko, że się zawiesisz drugi raz. No tak, już wyłączyłam.
Dobra, super. To mam nadzieję, że będzie lepiej. Już zostało niedużo naprawdę. Więc to jest praca Olivera Resslera, którego wam polecam, bo on ma też taką dość rozbudowaną swoją stronę internetową i bada takie zjawiska właśnie związane z ekologią, z wpływem korporacji na ekologię i prawami pracowniczymi i tak dalej. Tutaj akurat jest praca, która po prostu jest taką metaforą, ona przedstawia zdjęcie tonących kontenerowców i innych statków handlowych i też jest taką metaforą tego, jak jest zbudowany globalny system ekonomiczny, ponieważ w dzisiejszych czasach, jak wiemy doskonale, większość dóbr nie jest produkowanych w tych miejscach, w których są one spożywane albo wykorzystywane i w ogóle ten taki międzynarodowy, światowy handel i ten fakt, że te dobra są cały czas przywożone na statkach albo w inny sposób, powoduje cały czas, w zasadzie codziennie powoduje różne katastrofy ekologiczne i społeczne. I tą samą pracą Oliver Resler chciał zwrócić uwagę na ten fakt, że nie da się powstrzymać katastrofy ekologicznej, jeśli nie wprowadzi się zmian systemowych, które w zasadzie mają też polegać na ograniczeniu konsumpcji, a nie tylko konsumpcji, też właśnie ograniczeniach dotyczących produkcji i transportu tego, co później konsumujemy jako usługi albo produkty. Kolejna praca jest praca Santiago Sirá. To jest taki artysta, który właśnie działa i w obszarze krytyki instytucjonalnej, o której wspominałam już wcześniej, ale też właśnie jest takim najbardziej chyba znanym tropicielem absurdów różnych systemowych. I tutaj są samochody Alfa Romeo, które mają włączone silniki i w zasadzie działają tylko po to, żeby po prostu wypuszczać właśnie dwutlenek do powietrza. Sensem tej pracy jest to, że jest ona pokazana w galerii w Turinie, w miasteczku, w którym właśnie są produkowane samochody Alfa Romeo, ale też inne. I chodziło mu artyście o to, żeby wzbudzić dyskusję na temat tego, że właśnie jak samochody wpływają na ekologię, ale też w taki bardzo kontrowersyjny, jak to Sirá, sposób, że w zasadzie sam prowokował przez dość długi czas zanieczyszczenie powietrza tylko po to, żeby jakby toczyła się ta dyskusja dotycząca zanieczyszczenia. Co też może być dobrą metaforą dotyczącą dzisiejszych czasów i tego, jak funkcjonuje świat. I już ostatni przykład, to jest inicjatywa, która była zapoczątkowana przez artystów w 2008 roku podczas takiej dużej, słynnej imprezy Sculpture Project w Münster. To nie jest praca artystyczna, tylko taki katalog, ulotka, która przywołuje do tego, żeby zmniejszyć ilość lotów. Właśnie akurat tutaj jest kontekst sztuki, więc w świecie artystycznym. I też to zwraca uwagę na to, że na przykład często świat sztuki też jest uwikłany w te same problemy i te same hipokryzje, jak i świat korporacyjny. I na przykład często, jak przychodzimy na wystawy, to mamy katalog wydrukowany na papierze ekologicznym na przykład, ale z kolei prace są sprowadzone z innej części świata w bardzo nieekologiczny sposób, albo na przykład właśnie na imprezę przyjeżdżają ludzie z różnych końców świata, tylko po prostu, żeby właśnie spędzić tam chwilę. A wystawa sama jako taka może być nawet poświęcona właśnie ekologii. I ta inicjatywa była stworzona po to, żeby zwrócić też uwagę na właśnie, wracając znów do początku naszego dzisiejszego wykładu, do takich hipokryzji, które są też nie tylko właśnie w świecie korporacyjnym, tylko też w świecie sztuki, który się wydaje takim dość przestrzenią neutralną. To tyle.
na dzisiaj.